I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Metal Gear Rising Dante zabił rodziców Spartiego. O matko, to jest tak durne. Jak można naprawdę mieć cutscenkę, w której wprost narrator mówi, że 2000 lat temu wielki wojownik Sparda. W ogóle ile mam na skórka? Patrz ile mam na skórka pod padem. Ty to widzisz? Ja pierdzielę, jak ja wygrzebuję na skórek. Matko, no prawie w fajnych rzeczach mówi na nagraniu. Cutscenka mówi wprost, że 2000 lat temu wielki wojownik Sparda zamknął tam demony, coś tam i osierocił, Boże. Miał dwóch synów. O, Medium już mi wziął. Dwóch synów, Vergila i Dantego i coś tam, coś tam. Potem jeszcze, nie wiemy jak ten Dante wygląda, ale potem jest w cutscence, że Lady mówi do Dantego, że więc to ty jesteś syn legendarnego wojownika Spardy. Po czym Hesher, aha, czyli rozumiemy, że Sparda zabił rodziców Dantego. No kurwa, ja pierdolę. I najgorsze jeszcze to jest, jak ja to robiłem na początku, no bo byłem jeszcze głupim gimbem, ale jest ten bajer, że YouTuber czyta kurde po angielsku, ale nie tłumaczy co on czyta, bo nie wie. Jak Boga kocham się, ja przekonałem na własnej skórze, że oni nie wiedzą co czytają w większości przypadków. Nie będę ich zabijać, bo to jest najfajniejszy sposób. Wow, ale wy jesteście agresywne! Merki jest, ale... Dobra. Let's have some fun. Disc breaking. Ej, w ogóle ten taunt jeszcze utrzymuje przeciwnika w powietrzu, jak go bije, wiecie? I to jest zajebiste, że można zabić tym przeciwnika. I jest za to achievement, ja to dostałem. Na streamie, chyba był wtedy Marleon tylko, albo Bluża, nie pamiętam który z was. Sorry, że zapomniałem. Wtedy widziałeś to wtedy, no nie, prawda? Że wtedy to zrobiłem i achievement wszedł. Chyba mam to nawet na hitboxie, nie wiem czy mi to zapisało tego streama. A, kij z tym. Jezus Maria, ten na skórek. Jakbym kurde skórkę od cebuli zdrapywał. W sumie polski. No nie! No czy w sumie wiecie, ja pokażę wam tą cutscenkę jeszcze raz, nie martwcie się. Zmontowałem ją na pewno tutaj, nie martwcie się o to. No właśnie. Tutaj Chimery bardzo szybko tracą swoją, formę Chimery, kiedy tylko to zrobimy. Więc naprawdę tutaj jest spoko, bo to jest wiadomo, niższy poziom trudności, więc nie ma problemu większego z Chimerami. Wystarczy strzelać. Ej, nie za dużo, bo trochę? To jest zajebiste, że jak chcemy, to możemy zrobić taki bajer, że będziemy non-stop przeciwnika właśnie uderzać tym pchnięciem, taki co jest na samym dole. Nie, ale naprawdę fakt, że Vergil może uderzać te jebane chimery. Zajebiście pomaga, w sensie może je niszczyć bardzo szybko. Skąd?
O, trochę głupkowo, że nie wstawiłem tej cutscenki, ale no, montaż. Na pewno już zobaczyliście ją w montażu. Wiecie, to jest odruch, kiedy już się... Co na mnie warknęło? Słyszałem to. Kiedy jest odruch właśnie już taki, że kilka razy przechodziłeś gierkę, to w pewnym momencie nie skupiasz się po prostu na tym, że przewijasz pewne cutscenki. A jeszcze to przeszkadza to w tym, że Virgil ma tylko dwie cutscenki w swojej gierce, oprócz takich cutscenek prerenderowanych, jak na przykład z tym lodem, no nie? To na przykład przewijam, bo to już widzieliście, no nie? On ma tylko dwie autentycznie cutscenki w gierce, początkową i końcową. Że on przybył do Castle Fortuna po to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o Spardzie. I to jest prawdopodobnie moment, w którym napotkał Nero, który go zaatakował, ten mu odciął łapę, coś tam się odpierdoliło. No bo to jest 15 lat temu. Czyli to w sumie by pasowało, że Nero w swojej, nie wiem, na przykład 10-12 lat. Proszę bardzo. No w sumie, wiecie co, zrobimy to tak jak zawsze. No przecież... No co? Cudownie. Ubóstwiam, to naprawdę to jest genialne. Dobra, ta jeszcze jedna tam platforma się ustawi i zaraz tutaj to zrobimy. W ogóle Yamato jak długie jest, niesamowite to jest. Ten miecz jest genialny. Jeszcze te kurde falujące, te sznureczki, one nie mają zastosowania w sumie. Ale są i są genialne. W ogóle zajebisty ten opar tej nienawiści kurde z Virgila, znaczy to jest skupienie. Ale fakt, że wyciąga autentycznie z bramy demonów za pomocą swojego Yamato tyle energii, ile się tylko dlatego jest kurde tak sfuzjowany. Wiecie co, ja zrobię tu cięcie, bo te wrota będą się długo jeszcze przerabiać tam. Dobra, jestem już po drugiej stronie. Czemu tego nie pokazałeś, Travis? Obejrzyj kurwa pierwszą kampanię oryginalną. Znaczy główną, o. Bo oryginalną to każde tutaj jest. Tutaj nie było przeciwników. Tutaj po prostu idziemy dalej. Rozwalamy nasze, kurde, tutaj grzybki, jak w Magicite, śmieszna gierka. Jestem takim fajnym, małym dzieciakiem w piżamie nagrywam, kurde, face kamerka. To jest straszne, że dzieciaki uważają, że wychowały się już w tym czasie, gdzie uważają, że kamerka, gierka bez kamerki to jest non-quality. Wiecie, kamerka funkcjonuje w moim odczuciu, to już kiedyś mówiłem. Funkcjonuje w moim odczuciu tylko i wyłącznie, jeżeli jest to horror. I nie, kurde, że cały czas kamerka jest i głupi ryj odwraca uwagę od gierki. Tylko kamerka jest po to, że jak naprawdę się przestraszysz czegoś i naprawdę wzdrygniesz i rozpierdzielisz sobie biurko, tak jak ja czytając komentarze wasze, to... Jezus Maria, ile tego na skórka, no nie wierzę. To dopiero wtedy stawia się moment, który już się nagrał na kamerze, że dopiero wtedy gracze widzą, jak ja wyglądałem, kiedy się przestraszyłem. Ja tak będę robić horrory, jeżeli będę jakieś nagrywał, bo już... Znaczy Nightmare House'a tam mówiłem, że będę robić. Power shall be answered. Piękność. O Boże! Coś pięknego. Jeszcze ciebie, koleżko. To było genialne. To jest, nie ma nic piękniejszego niż zrobić tak widoczny Judgment Cut i na takiej dużej przestrzeni zacząć zabijać przeciwników. Powinienem częściej używać nie tego komba, tylko tego. No, kurde. O, zobaczcie jak to wygląda na pełnym naładowaniu. Coś wspaniałego. To jest w sumie, wiecie co?
To samo co robił robi Jago jako final, jako ultra combo finiszujące przeciwnika. No, Jezus Maria. Na pewno gdzieś wstawiłem. W sumie nie wiem, czy czasem w tym odcinku nie leci utwór Jaga podczas walki, bo to jest epickie. Wojownik, kurde, tybetański, następca ducha tygrysa. No nie, no zajebiście. Jak ja się cieszę, że Killer Instinct znowu wszedł na community i wszystko. Najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć deweloperzy. I teraz, jak już wszedł trzeci sezon z tą... Boże, jak miała ta laska z tym kurczakiem? A, czy to istotne? W ogóle, co ja tu robię? Chociaż jak pamiętacie, ja zawsze mówiłem, że Scarecrowy, znaczy ja mówię, że Scarecrowy są najgorsze tutaj. O nie. O Jezus, jak pięknie. Co? Pojebało cię chyba. Masz tu rozum i godność człowieka? Już cię kurde widziałem. I widzicie, ten jeden przycinek gdzieś tam był, no nie? I to jest coś wspaniałego. O Jezus, ten milion stab jest kurde taki... I wiecie co jest najlepsze? To jest poprawiony ten milion stab, który miał być w przypadku Dantego. Boże, patrzcie, my mamy 40 tysięcy punktów. Ja nie dziwię się, że te eski zdobywam. Epickość. W ogóle jest właśnie ten milion stab, to jest po prostu lecisz i przytrzymujesz i dopiero wtedy, jak już wykonujesz tego milion staba, to maszujesz i wtedy wykonujesz więcej. O. A w przypadku Dantego, to tam pamiętacie, że napisałem, że trzeba było puścić, nie maszować, tylko przytrzymać, dopiero potem maszować. Takie kurwa popierdolone. A tak, już pamiętam. A tutaj jest po prostu, że lecisz, przytrzymujesz, już wtedy jest minion stab i nadupczasz. I niczym innym się nie przejmujesz. A nie kurde, jakieś popierdolone popierdolstwo. No w sumie minion stab Dantego to właśnie była najbardziej spoko metoda na zbliżenie się do przeciwników, jeżeli nie miało się łapki. W trójce perfekcyjnie to działo. Andin! Już nie będzie, nie martwcie się. Jep. I biegniemy. Ogólnie pozytywnie jestem zaskoczony faktem, że jak zrobiłem tą Undine jako właśnie tutaj właśnie hitne, to nikt nie pierdolił non stop, że o, Travis, nagraj Undine, coś tam. W czasie, kiedy inne, jak robiłem jakieś żarty czy coś, to od razu miałem, że FNAF-y i wszystko. Ja do tej pory autentycznie dostaję gnoi, którzy myślą, że Liz na moim awatarze to jest Liz, to jest Foxy z FNAF-a. Chuj, że tam nic niepodobny. Ale co tam? Trzeba napisać, prawda? I dostać pana. Bo oczywiście, jeżeli jesteś YouTuberem, to nie ma innej gierki, którą miałbyś nagrywać, tylko właśnie tego jebanego Five Nights at Ryszard. Czemu się zmieniłem? Ech. No, pinkę. Ślicznie. No i co? Lecimy na bossa. Echidne. Travis, czemu spoilerujesz, co będzie bossem? No, oglądaj kurwa pierwszą kampanię Gnoi 1 mały. Na przykład.
Reloada! It's your end! Coś pięknego. To jest coś pięknego, ten jeden cios, który zabija przeciwnika na raz. Ej, genialny One Punch Man mi wyszedł teraz. Znaczy ogólnie najlepsze to jest wtedy na tym filmiku, co tam wstawiłem, że jak Baela, czy tym Dagona, nie, to był Bael akurat, jego odmiana, kurde, oryginalna, a nie ta zrobiona na siłę, to tam jak, kurde, całe życie schodzi. Aczkolwiek wiecie co, to nawet na trybie Dante Must Die jest w stanie się zrobić. Naprawdę obrażenia są skalowane nie razy 3 tak normalnie, że 4,4, czyli trzeciego uderzenia, tylko to jest 4,4 razy 4,4 razy 4,4. Plus zmiana w demona razy jeszcze chyba 1,5. I dopiero wtedy z tego chyba wychodzi tam ponad 20 punktów obrażeń. O. Dobra. Miałem same eski. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa.